kochani, witam się z wami bardziej krótko na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z haulem zakupowym i to jest głównie haul z AliExpress. W ogóle miałam go podzielić i miałam zrobić kosmetyczny i rzeczy na działkę, ale ja w zasadzie te rzeczy jeszcze nawet nie wiem, czy ja użyję je na działce, czy zostaną one tutaj, a kosmetyków też nie jest zbyt wiele, więc nie ma co tego dzielić. I jedną paczkę mam z Amazonu. Ej, zamówiłam jakąś książkę i ona tak tutaj długo leży i w sumie zapomniałam, jaką zamówiłam. No ale dobra, zaraz sobie otworzymy paczkę i wspólnie się o tym przekonamy. Ten film nie będzie jakiś tam długi, więc lecimy szybko. To już w ogóle wam chyba pokazywałam, to jest ta nowa opaska do Apple Watcha. Moja już jest taka stara, już taka brzydka, a w ogóle jakoś tak tych telefonów, tych rzeczy jakoś nie można dostać, nie ma żadnych ładnych gdzieś tam w Saturnie czy coś i w ogóle ceny z kosmosu. Za nią nie wiem ile zapłaciłam, może 3 euro, a w Amazonie pewnie bym musiała, znaczy nie w Amazonie, tylko w Saturnie czy tam w jakimś innym, chyba pamiętam, że kiedyś kosztowała 60, a teraz nie wiem, więc z Ali. No i oczywiście kto mnie zna i nawet widać po moich paznokciach i po moich bluzce w różowym kolorze. Dalej lećmy, to będą tutaj właśnie te rzeczy, które zamówiłam z myślą o działce. I tutaj mam takie dyndające i tutaj mam takie dzwoneczki, jak słyszycie one tutaj już grają. W ogóle ja chyba zamówiłam takie biało-złote, przyszły całe złote, no ale trudno, akurat to mi nie przeszkadza. Jakieś tam też grosze one kosztowały. O, film mi się tutaj przesyła, czekajcie chwilę. Także no, na pewno mi się przydadzą, na pewno nie tutaj, tylko na działce, bo wiecie, jakby mi tutaj to dzwoniło 24 na dobę, to chyba bym umarła. A wiecie, na działce, gdzieś tam na dworzu, to niech sobie tam dzwoni. No i lecimy z kolejną rzeczą. Z tej rzeczy nie jestem zadowolona, już napisałam do AliExpress, no i zwrócili mi za to pieniądze. Zobaczcie, to jest taka lampa na komary. Ja już, wiecie, miałam wizję, gdzie ją powieszę, że ona tam na tym parasolu będzie wisiała, w razie jak tam będę grillować. No i lampa sama w sobie całkiem spoko, ale zobaczcie, wysłali mi z tą wtyczką amerykańską, nie wiem po co. I w ogóle te rzeczy, jak ja zamawiam z Hoist, to one są wysyłane tutaj z Niemiec, więc nie wiem po co w niemieckim, wiecie, lagrze, w sensie tym, jak jest lagier ten, no w takim niemieckim magazynie z taką wtyczką. Co ja mam z tym zrobić? Przecież ja tego nie mogę użyć, ja nie wiem, może można gdzieś kupić przejściówkę, no ale napisałam, pieniądze mi za nią zwrócili, więc nie wiem, zobaczymy, czy da się jeszcze to użyć, czy ona będzie po prostu do wyrzucenia. Nawet nie wiem, gdzie mogłabym taką przejściówkę kupić, może też na AliExpress, bo tutaj, szczerze powiedziawszy, w sklepach nigdzie nie widziałam. No, więc zobaczymy, czy uda mi się jeszcze jakoś to wykorzystać. Jak nie, no to dla mnie to po prostu zbędny śmieć. No ale dobra, lecimy dalej. Tutaj mam takie duże rzeczy i to są takie, zamówiłam chyba 5 czy 6 sztuk, takie okleiny, w sensie takie, wiecie, ala płytki, ale na klej. Ja mam takie w tym, w salonie szare i tutaj wzięłam białe, chociaż nie wiem, czy one będą pasowały, mi się wydaje, że one tak bardziej do kuchni. No i w końcu nie wiem, czy użyję je tutaj w kuchni, czy może na działce w kuchni, czy nie wiem, czy na działce właśnie w tym pomieszczeniu takim ala pokoju obkleję ścianę. Jeszcze nie mam na to pomysłu, więc też kolejna rzecz albo zostanie ze mną tutaj, no albo pojedzie na działkę. Dobra, może otwórzmy sobie teraz tą paczkę z Amazonu, bo ja już naprawdę nie pamiętam, jaką książkę zamówiłam. Na pewno jakąś polską. Aha, już wiem. Los, który dziedziczysz. Ja to widziałam chyba u Szusz, ona to polecała, tą książkę, więc ja ją też sobie kupiłam. I to jest ogólnie książka o na przykład jakichś traumach. W ogóle film też oglądałam, Inna ja chyba. I to jest właśnie, że na przykład macie jakieś choroby albo coś i to są po prostu niewyleczone traumy, wiecie, przodków, więc no, książkę chętnie przeczytam, tylko nie wiem kiedy. Może na emeryturze. Albo może w jesień, jak wiecie, już nie będzie co robić na zewnątrz, to może zabiorę się za czytanie książek. No i dobra, w sumie ostatnia paczka z AliExpress. Tutaj mam kolejną okleinę i w ogóle myślałam, że ja wzięłam marmorkową, a ja wzięłam białą. Ja ją mam u u mnie tutaj między saloną a kuchnią barek obklejony i szafę, bo ona była kiedyś niebieska i do niczego mi nie pasowała, więc sobie okleiłam na biało. No i w końcu, nie wiem, może też na działce jakieś te stare szafki spróbuję uratować i je okleję, albo no albo może właśnie wymienię sobie tą okleinę tutaj w domu na tym barku, zobaczymy. Biała, więc wiecie, do kuchni jak znalazł. A nie, to nie jest jeszcze ostatnia paczka, jeszcze jedną mam. O, tutaj właśnie to będzie już na pewno na działkę i to jest, wiecie, ta taka przejściówka, żeby woda wam, wiecie, potem podlewała te, no na przykład, nie wiem, warzywa, jak sobie w przyszłym roku posadzę. I wiecie, to będą 3 strumienie, więc fajnie będzie się rozpryskiwać. Mam nadzieję, jak uda mi się w końcu podłączyć pompę, bo pompa jest, kupiłam ją też w sumie na AliExpress, ale niestety coś tam jest nie tak z jakąś uszczelką, trzeba jeszcze jakąś uszczelkę dokupić, bo nie chcę ciągnąć z, wiecie, z ziemi. Ona działa pompa, ale... Jezu, o, mam komputer włączony, bo przesyła się dla was film zdrabkowy i SMS przyszedł. Tutaj są... lampki takie na baterie słoneczne. Może tego nie będę wyciągać, bo nie chcę, żeby mi się, wiecie, te części pogubiły. No ale to są takie zwykłe kuleczki. Ja wziąłam z ciepłym światłem i w sumie też nie wiem, czy sobie tego teraz na balkon nie zawieszę. Może jak będą ładnie świeciły, to kupię drugie takie same na działkę. No i bo mam, wiecie, ochotę już je wypróbować. Tam na działce były takie brzydkie, stare i je wywaliłam, więc kupiłam te z myślą o właśnie tam w tym miejscu, gdzie tamte wisiały, no ale z drugiej strony sobie tak myślę, że może jednak zostawię tutaj. Też już bym, wiecie, chciała taki fajny jesienny klimacik. No i dobra, teraz lecimy z tymi rzeczami kosmetycznymi. Kupiłam takie ampułki, to jest 6 peptydów. Ja już je w sumie używam. Coś mi tam wypadło. O, tak one wyglądają. Całkiem spoko, tylko że mam wrażenie, że po nich ciężko mi się potem, w razie, jak wiecie, przed makijażem, to ciężko mi się rozsmarowuje podkład. No ale trudno. Co ja tutaj jeszcze mam? A w ogóle to też było chyba za 1 euro, a aż 3. I to są kredki. Boże, mam nadzieję, że one są automatyczne. Czarne kredki właśnie do robienia takich, wiecie, pod oczami tych... Nie pod oczami, nad oczami. Kresek. I właśnie też za grosze, bo tutaj za jedną jakąś taką... O, i wodoodporna. Za jedną trzeba zapłacić, nie wiem, za 3-4 euro, jak nie więcej, jak chcecie jakąś markową. A one były na Ali po... euro z groszami za 3 sztuki, więc żal było nie wziąć. Co my tutaj jeszcze mamy? Ja tutaj lecę szybko, bo bateria mi miga, chciałabym to dokończyć. Tutaj mam jakiś stick, a ja wiem, co to jest. To jest krem pod oczy, ale ja muszę go otworzyć, więc zaraz. Tu jest kolejny... O, to właśnie muszę sobie wziąć pod prysznic. Może nie będę tego otwierać i to jest taka... Ona w ogóle była polecana, ale myślałam, że jakaś inna. Maska do włosów z kolagenem i keratyną. Nie no, muszę wyciągnąć to z tej folii, bo nie zobaczycie nic. W ogóle myślałam, że ona będzie trochę większa. No to takie małe opakowanie. Ile tu jest gram? Nawet nie wiem. 100 gram niby. No i o. Tak ona się przedstawia. Jeśli potem chcecie jakąś opinię, to dajcie znać. Chętnie wam nagram. O, tutaj w ogóle mam pastę do zębów i to jest, wiecie, niby taka wybielająca dla osób, które palą, ale u mnie najbardziej, wiecie, o co chodzi? O to, że ja piję zbyt dużo kawy. Wiem, już staram się ograniczyć, no ale wiecie, wcześniej to tak 5-6 wjeżdżało. Teraz się już tak staram ograniczyć do 3 i potem, wiecie, mam taki osad na zębach i stosuję tą ostatnią, co w Polsce wam pokazywałam i ona mega mi wybieliła zęby, więc wzięłam teraz też taką z Ali. Opakowanie do wyrzucenia i co, to już wszystko? Tak, wychodzi na to, że to już wszystko, tylko jeszcze czekajcie, odpakuję ten stick i go wam pokażę, bo on w ogóle na zdjęciu wyglądał fajnie i jestem w ogóle sama ciekawa, jak to będzie wyglądało. O, z retinolem. Krem pod oczy, w sensie stick pod oczy. Pokażesz się, czy nie pokażesz? O, tak on wygląda. No i w środeczku sprawdźmy. Tak wygląda jak taka, wiecie, ta pomadka do usta, taka, o, no tak właśnie wygląda ta ochronna. O, widzicie? Taki biały. Aż jestem ciekawa. czymś. Nie pachnie, pachnie bardziej jak taka wazelinka. No, jestem ciekawa, czy mi się sprawdzi. Dobra, kochani, to już by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy też robicie zakupy z AliExpress, czy nie boicie się właśnie, nie wiem, kosmetyków stosować z tych chińskich stron. Ja tam, wiecie, wszystko testuję na sobie. Chociaż, wiecie, no, niektóre rzeczy się boję kupić, no ale akurat takie, no to co one mogą mi zrobić? Przecież chyba nie wypadną mi zęby po tej paście. Jak nie, no to trudno wstawiać, jak tak, no to trudno wstawiać tę sztuczną szczenę. No dobra, kochani, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaczki, pa, pa!